Hej, słyszałem do pana, to kolejny odcinek na moim kanale. Dziś postanowiłam, że nagram odcinek jak zrobić gluta dla kierów do paznokci. Odcinek na moim kanale już był, ale była ogólnie bardzo słaba jakość, więc właśnie w tym filmiku będzie to ogólnie lepsza jakość, wiecie, żebyście ogólnie zrozumieli. Tak mnie... no. I możemy zaczynać. Będziemy potrzebować oczywiście do tego lakieru do paznokci, ja mam tutaj taki obojętnie jaki olej, ja mam tutaj w pojemniku olej i ja mam tutaj jeszcze pokrywkę tutaj od takiego pojemnika z glutem, co był tutaj glutek i tutaj w nim będę ogólnie robiła tego gluta, no i coś do mieszania, więc możemy zaczynać. Najpierw dam lakier do paznokci tutaj do nie wiem, na przykład no do jakiejś miseczki czy co tam macie, ja mam pokrętkę tą, no już dobra, nieważne, bo ja no, o, jeden dobra, po prostu dajemy lakier do paznokci. Coś tutaj mi się wydało, ale trudno, dobra, mamy. To jest, tutaj w kamerze wygląda to jak taki bardzo ładny kolor. No, bardzo ładnie to wygląda. I teraz po prostu trzeba olej dać tutaj naszego lakieru. Ja dam troszkę i zacznę mieszać. Dałam więcej i co się zaczęło dziać? I tak trzeba mieszać i dodawać po trochu. Wow, już się zrobił. Dotknę teraz. Ale to jest tłuste. Bardzo dziwne. Więc ja tutaj jeszcze będę to mieszać. Jeszcze coś tam pougniatam i do was wrócę. Okej, ja już to zrobiłam i to wygląda tak. I to jest po prostu świetne. O, czekajcie, bo tutaj mi spadło. Okej, już jestem. Mam właśnie bardzo puste palce. Ale jest glutek. Tak się rozciąga. Nie za dużo, no bo to jest lakier. Ale się fajnie rozciąga. Jest taki fajny w dotyku. I ja wam polecam ogólnie ten sposób, bo po prostu jest fajny i pewnie każdy ma jakiś tam lakier do paznokci i może sobie zrobić gluta. No i olej. Olej pewnie zawsze jest, bo jest bardzo potrzebny też. Więc z takich dwóch łatwych składników można zrobić gluta. A więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Pa!